Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Fallouta. Kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy pod katedrą, czyli w miejscu, gdzie skończyliśmy ostatni odcinek. Przyznam się, że przygotowałem się do tego odcinka. Na pewno bardziej niż do poprzednich. Wiem, co mnie tu spotka. Przynajmniej w pewnym stopniu, w pewnej części wiem, co mnie tu spotka, wiem, na co możemy tu liczyć. I wiem, jakie kroki muszę podjąć, żeby to było w miarę sprawne przejście. I tak, pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to okradnę naszego kolegę. Zabiorę mu trochę steampaków, bo przydadzą mi się. Wezmę sobie 30 gotowe. Czy coś mu mogę zostawić? To mi raczej nie będzie potrzebne, także mu zostawię. Aha, nie mogę w taki sposób, muszę mu przekazać. No dobra, to mu przekażemy normalnie. Trzymaj. Handel, weź sobie to, co ja nie potrzebuję. Nie potrzebuję... A, pieniędzy mam niedużo. To może mi się przydać. Tego raczej nie potrzebuję. Tego raczej też nie będę tu potrzebował. Tu chyba nie ma żadnego skażenia. To może mi się przydać. Snajperka... Nie będę jej używał. Tego chyba nie mogę mu przekazać. No i to mi jest niepotrzebne. Dobra. Zabierz sobie i trzymaj. I to, co chcę zrobić. Chcę się z wami rozstać. Znaczy, chcę was tutaj zostawić, żebyście sobie stali, bo mogą mi tylko przeszkadzać. Tutaj będziemy mieć akcję... Jeszcze tylko szybki zapis. Tutaj będziemy mieć dużo akcji z mutantami, a mutanci mają minigany i miotacze płomieni, no i może to się bardzo szybko kończyć dla naszych kolegów. Sam może sobie dam radę, zobaczymy. Dobra, porozmawiam z tymi ludźmi tutaj, chociaż wiem mniej więcej z kim trzeba, a z kim nie trzeba. Porozmawiam ze wszystkimi. Witaj, przyjacielu, dobrze cię widzieć. Odłóż broń, otaczają cię tu przyjaciele. Przepraszam, ostatnich parę dni było ciężki. Co mi możesz powiedzieć o tym miejscu? Zobaczmy, czy handluje czymś. On nie handluje. Nigdy przedtem nie udało ci się odwiedzić katedry? To miejsce pokoju i jedności. To miejsce, w którym wszystkie różnice idą w niepamięć, pozwalając nam na wybór przyszłości, w której zapanuje jedność i dobrobyt dla wszystkich. Przyszłości, w której nie zdarzają się cierpienia, jakie sobie nawzajem zadawali nasi przodkowie. Patrzę, czy się nagrywa jednym okiem. Jak zamierzacie osiągnąć tą idealną utopię? Musimy poddać się władzy mistrza i świętego płomienia. Gdy już udowodnimy, że jesteśmy tego warci, dostąpimy chrztu i zbliżymy się do Boga. Gdy już wszyscy zostaną ochrzczeni, staniemy się jednością pod władzą mistrza. Staniemy się jednym, jednością pod władzą mistrza. Dobra, powiedz mi coś więcej o tym chrzcie. Chrzest zmieni nas wszystkich, również fizycznie, zbliżając nas do obrazu Boga. Gdy wszyscy się nim staniemy, znikną wszelkie różnice. Wreszcie osiągniemy pokój i jedność. I nie będziemy już nigdy nie będzie już nigdy niszczycielskich wojen. Dobra, wiem już wszystko. Nic specjalnego tu nie ma do powiedzenia. Zresztą tych postaci nie będę rozmawiał. Jakiś nastolatek, może jeszcze z nim. Ej, witaj. Ten ma kwiatki. Kwiatków nie chce. Może i do czegoś są potrzebne w którymś momencie, ale... Nie mam pojęcia. Co robisz w tej dziurze? Rozdaję kwiaty. Każdy płatek to pokój, a łodyżka to jedność. Czy może płatki są jednością, a łodyżka pokojem? Nie pamiętam. Chcesz któryś? Wezmę jeden, jeżeli powiesz mi, co się tutaj dzieje. Nie mogę ci powiedzieć, mroczni by mnie zjedli. Okej. No dobra. Zapisujemy, idziemy. Koledzy zostają, a my idziemy do środka. Aha, nie możemy tutaj używać broni ogólnie, znaczy nie powinniśmy spacerować sobie z bronią. Także ja sobie to zrzucę, bo oni nie bardzo chcą z nami rozmawiać. Tu jest kobieta. Aha, muszę sobie drzwi otwierać. W tych pomieszczeniach nie ma nic, przynajmniej nie zauważyłem nic. Witam pana, pańska reputacja dotarła już i do nas. Czy mogę panu w czymś pomóc? Co masz do sprzedania? Nie masz nic. Też dobrze. Gdzie znajdę mistrza? Nie wiem, ludzie wierzą, że jego duch przebywa wśród tych ścian. Jestem jedną z nich. A co ludzie mówią o jego fizycznej postaci? Nie powinno się oceniać ludzi na podstawie wyglądu. Cel mistrza jest szlachetny i to mi wystarcza. Nie wiem, co sądzą inni. Ich się spytaj.
Oni dosyć szybko ucinają rozmowy, z tego co widzę. Dobra, tu są kolejne dwie postaci. Oczywiście przed każdym takim tym dobrze by było zapisywać, bo dialogi i tak. Hello, my brother. O, ta rozmowa. Z nią jest ten problem, że z tego co mi wiadomo, ona powinna ta rozmowa inaczej przebiegać, ale ja powinienem jej podać jakieś hasło, ale tego hasła nie znam. Nie wiem, w którym momencie miałem je poznać, ale wychodzi na to, że nie poznałem. Czy mogę ci zadać kilka pytań na temat dzieci? I'm hardly an authority. You should see Morpheus, the high priest. I'm sure he can help you much more than I. No właśnie, no i to koniec, bo już więcej nic z nią się nie da pogadać. Kantorka dzieci katedry. Witaj, czy zaśpiewasz ze mną hymn pochwalny? Kiedyś ślepa wędrowałam, po wrogiej ziemi się błąkałam. A ona to chyba śpiewała. Nie wiem, nie znam melodii. Przepraszam, że przerywam ci twój hymn, ale gdzie mogę spotkać mistrza? On odnajduje cię gdzie i kiedy się tego najmniej spodziewasz. Chwalmy mistrza, chwalmy święty płomień, chwalmy świat. Koniec. No i też nagadaliśmy się. No dobra, nie da się z nimi rozmawiać, to się nie da. Z tymi tutaj to w ogóle chyba nie będę rozmawiał. Tu jest jeszcze jakiś koleś, który prowadzi handel. Można z nim pohandlować. Pozdrawiam cię, jak mogę ci pomóc. Mam szczerą nadzieję, że poświęcisz chwilę, by zdać sobie sprawę ze znaczenia wszelkich przyszłych decyzji, jakie możesz tylko podjąć w odniesieniu do twojej duszy. Czym handlujesz? Mamy wszelkiego rodzaju nadzwyczajne przedmioty, które pomogą ci zapamiętać swoją podróż do katedry. Tych wspomnień nie można kupić tanio, rozumiesz? Okej. Okay. Ma te kwiatki. Czy ja dostałem od tego... Kopaczka kwiatka? Nie. Ma te kwiatki, nie wiem do czego. No... Psycho. Trochę różnych prochów. Nic specjalnego. Dobra. Nie chcę nic od ciebie kupować. Dzięki. Koniec. A jeszcze można było się go zapytać o szatę, ale ta szata też mnie nie interesuje. Tu jest kolejna postać, doktor W. Lecimy do niego. Nie wiem, czy ogarniemy katedrę w jednym odcinku. Wydaje mi się, że może się nie udać, ale zobaczymy. Z czym masz problem, dupo? Może mam cię uśpić, Matole? Taki mało grzeczny jest. Też ma steampaki. Okej. Okay. Chcę ci zadać kilka pytań. Nie jestem biblioteką, poszukaj gdzie indziej odpowiedzi. Natychmiast, wynocha! Da się z nim jeszcze pogadać? A, da się z powrotem. Spirytus salicylowy. Dużo ludzi usypiasz, doktorku? Mroczni to preferują. Czasem dają im narkotyki. Nikt nie zwraca uwagi na doktora W. To same dupki. W końcu już chcesz, żebym cię poskładał? Załataj to, doktorku. Świetnie, zawsze tylko załataj mnie, postaw mnie na nogi, dupo. Coś mi robi. Au! I śmieje się ze mnie. Ale tu... No dobra, tutaj nic więcej nie ma. Nie wiem, co mi zrobił, a zobaczmy postać, czy mnie jakoś nie uszkodził dziwnie. No nie, nie uszkodził mnie. Zobaczmy, co ma w tej skrzynce. Czy mogę to otworzyć? Potrzebny jest do tego klucz albo wytrych. Ja wytrych mam, tylko nie wiem, czy jak przy nim to będę otwierał, to się nie wkurzy. Zaraz się przekonamy. O, proszę bardzo. O, to bardzo chętnie weźmiemy. Dobrze, może się... mogą się gdzieś tam przydać, ale... Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj, w tym pomieszczeniu, chyba nie ma nikogo. Ale proszę, ile specyfików. Weźmiemy to. Resztę zostawimy. Już nie będę... Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie będę zbierał wszystkich pierdół już teraz. Jesteśmy na końcówce gry. Nie potrzeba mi zbierać tych wszystkich rupieci i sprzedawać, bo już tak jesteśmy bardzo kasiaści. Już nie będzie na co wydawać, także... Odpuszczamy sobie zbieranie wszystkich broni i tak dalej. Tu jest jakiś koleś. Biczownik dzieci. Moja kwatera nie stoi osłonem dla tych, którzy nie zostali konsekrowani. Muszę cię prosić o natychmiastowe jej opuszczenie. Nie można z nim handlować. Chcę cię zapytać o konsekrację. To nie jest moim obowiązkiem, teraz odejdź. W ogóle nie chcą ze mną rozmawiać. Nikt nie chce ze mną rozmawiać. Czy ja mogę zaglądać ci do szafki? Mogę. Nie masz nic, ale też nie awanturujesz się, że ci grzebię tutaj. Tego nie chcę. Tu jest jakiś komputer, możemy naukę spróbować.
użyć na tym komputerku. Przed tobą znajduje się komputer. Wygląda na to, że system ulega powtórnej inicjalizacji. No dobra. Niech będzie. Tu jest jeszcze jeden komputer. Zobaczymy, co ten komputer potrafi. Nie wydaje mi się, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale kto wie. Ty też. Powtórna inicjalizacja. Okej, jeszcze nie gadaliśmy z tymi. Chcesz pogadać z Tonem? W porządku, ale jak usłyszę słowo chwalić, zabiję cię. Nie wiem, o co chodzi. Ten tutaj nic nie ma ciekawego. Z czym masz problem, koleś? Szukam kogoś wystarczająco bystrego, by powiedzieć mi, co naprawdę się tutaj dzieje. Mistrz pragnie pokoju i chce, żebyśmy mu go załatwili, więc będziemy mieli zabawę, kapujesz? Tak, ale na pewno chodzi o coś więcej niż tylko o to. Co tu jeszcze jest do powiedzenia? Mogę dobrze podjeść, spokojnie spać i zabijać niektórych gości, którzy kiedyś mnie dymali. Chcesz czegoś więcej od życia? Dobra, do widzenia. Średnio inteligentny. Siostra Francis. Cześć, właśnie medytuję, wiesz o tym? Czy mogę ci pomóc? Zobaczmy. To coś, to jest symbol dzieci katedry i to jest klucz do drzwi. Do tych drzwi tutaj za nią prawdopodobnie, ale ja jej tak otworzę wytrychem. Punkty doświadczenia się za to dostanie. Pewnie zauważyłaś tu coś niezwykłego? Cóż, ojciec Morfeusz od tak dawna nie wygłaszał kazań. Wielka szkoda, bo po prostu uwielbiam jego przemowy. A wszyscy wydają się być bardzo zaabsorbowani jakąś krucjatą. Teraz jeśli mi wybaczysz, muszę wrócić do medytacji. No i dobra. No i te drzwi tutaj się nie dadzą otworzyć. Ale my użyjemy... O, jeszcze raz może. Wytrychów. Może jeszcze raz. I za trzecim razem udało się otworzyć drzwi. Idziemy dalej. Dobra. Teraz tak. Wrzućmy sobie broń naszą, bo to już zaczyna się tu robić ciekawie. Przeładujmy. Dobra, jesteśmy gotowi do walki. Plazmą będziemy strzelać. Idziemy na górę. Idziemy po tych schodach tutaj na górę. Zobaczymy. Zobaczymy, co nas tam czeka. Ja wiem, co nas tam czeka, bo już tam byłem. Ogólnie musimy znaleźć Morfeusza. Tutaj są już mutanci. Tu jest jeden, tu jest drugi. Tu jest jakiś koleś, który się nazywa... Nie wiem, jak się nazywa, bo nie mogę do niego podejść. Duży, krzepki mężczyzna. Mogę z nim pogadać. Mistrzu, czy tym miałem się stać, mistrzu? Koniec. Nie wiem. Mogę zabić tych dwóch mutantów tutaj. Nie wiem, czy warto ogólnie. No dobra, będziemy ich zabijać. Wyczyścimy całość tutaj. Spróbujemy przynajmniej, może się uda. Dzień dobry. No i od razu do mnie strzelił. Niestety. O kurcze! Halo, to mnie trafił. To nie tak miałoby wyglądać. No ale dobra. Spróbujemy się obronić. Spróbujemy się obronić w ten sposób, że się odsuniemy od tej drzwi. Będzie musiał wyjść. A jeszcze zanim on wyjdzie, to... O, właśnie ten tu przyjdzie. Ten to ucieknie, on nie będzie z nami walczył. Tego trafić nie mogę i tego trafić też nie mogę. Wycofamy się jeszcze troszeczkę do tyłu. Okej. Poczekam, aż podejdą. No właśnie, te mutanty z miniganami są naprawdę... naprawdę groźne. Czy ja już mogę go trafić? Nie, ale mogę trafić tego. Skoro mogę trafić tego, to proszę bardzo w lewą rękę. 29 punktów stracił. Dobra. Nie mają chyba tam po 50 czy po 55. To nie jest jeszcze jakieś tam strasznie dużo. Dobra, oberwałem. Co by go tutaj może w prawą rękę? No dobra. Zginął, także dobrze jest. Ten mnie jeszcze raz tutaj podpali. I spróbujemy go na wtors. Dobra. Koniec. Nie chce się grać. Znaczy nie chce się walka wyłączyć.
Czyli muszę tego kolesia tutaj... Niestety... Kulturalnie go zabijemy. Trafiłem go w ogóle? Nie, twoja postać nie trafia. Duńczyk traci 17 punktów wytrzymałości. To duńczyk jakiś. I ginie. Dobra, to teraz walka się już skończy. Okej, możemy sobie to zapisać. I teraz tak, przejdziemy sobie, przeszukamy te ciała. To ma ciekawego. Szatę i taką broń. Ta szata to nam do niczego nie jest potrzebna chyba. Przynajmniej nic o tym nie wiem, żebym musiał ją nosić. Wolę jednak swój pancerz. W starciu z mutantami zwłaszcza. Dobra, możemy obszukać te szczątki. Będziemy zabierać steampaki. I w sumie to wszystko. Nie będę nic innego im tutaj zabierał, bo... No, bo po prostu nie mam miejsca. A to jest ten sam. Nie mam miejsca i nie zależy mi na tym. Gdzie ten drugi leży? Tutaj, dobra. Czy ty masz coś ciekawego? No nie. Zajrzyjmy tutaj, bo tu jest jakieś biureczko. Może tu coś jest? Kapsle. A, kapsle weźmiemy. Granat zostawimy niepotrzebny. Zaspoiluję, że to nie są wszyscy mutanci tutaj. Jest ich tutaj znacznie więcej i będzie tutaj jeszcze ciekawa walka na pewno. Tutaj raczej czasu nie mogę przyspieszać. Zobaczmy. A nie, mogę. Do pełnego wyleczenia, no to poprosimy. Możemy przeczekać, nic nam się tu nie stanie. Czy mam steampaki, by byłoby szybciej tak naprawdę. Niż w taki sposób się leczyć, te 2, 3, 4, 5 dni czekać. Nie wiem, czy to ma znaczenie już na chwilę obecną, prawdopodobnie nie. Później będziemy... Znaczy będę już steampakami się leczył po prostu. Dobra, przeładowany. Przeładowany. Okej, pierwszy poziom jest zrobiony, czyli możemy iść dalej. To wbijamy na schody na drugi poziom. No i tutaj od razu walka się zacznie, z tego co pamiętam. Nie wszedłem? No właśnie, bo tutaj koleś... O, proszę bardzo, na dzień dobry stoi. Dobrze było go wykończyć szybko, bo jest ich tutaj trzech. I tutaj jest dosyć ciężko. Aczkolwiek ten jeden już prawie zginął. Ten z miniganem jest groźny. Ale to raczej powinniśmy... Dobra, chciałbym tego na początek, żeby... O, właśnie, mieć go z głowy. I teraz przetrwać tą serię. Przetrwałem. On nawet nie trafił we mnie, także bardzo ładnie. No i teraz bym chciał tego kolesia z tyłu trafiać. Jest szansa, że ten z tyłu trafi tego właśnie swojego kolegę. Tak też zrobił. Bardzo ładnie. A ja też nie trafiłem tego, którego chciałem. Jest tak najgorzej, bo oni... Oni się sami nawzajem trafiają. Ja bym chciał tego. Zdecydowanie. Dobra, padł. No i został jeszcze jeden. O kurczę. Ile on ma życia? Teraz jest ryzyko. Nie. Ciebie chciałem sprawdzić. Nie mogę nacelować na niego. Dobra, nieważne. Okej, może przetrwamy jedno. Bo można by było spróbować od razu go zabić, ale... Ale jak się nie uda trafić, to... Dobra. Będzie miał jeszcze możliwość raz nas trafić. No właśnie. O tym mówiłem wcześniej. Mogłem nie trafić i mógł mnie podpalić całkiem. No i zabiłby mnie. Gitara. Koniec tury. Tutaj już nic więcej nie ma, także możemy sobie zasejwować spokojnie. I teraz tak, sprawdzamy tego, nie ma nic, co by mnie interesowało. A biblioteka, książki weźmiemy. Te książki już chyba mnie nic nie uczą ciekawego, ale wziąłem tą bibliotekę chyba zza drzwi. To weźmiemy, bo tego używamy.
Tego już przeszukiwaliśmy. Aha, tutaj jest jakaś amunicja. Dobra, nie interesujemy to. Tu jest jeszcze jeden, którego zabiliśmy gdzieś tam chyba na początku. Tak, no dobra, też mnie nie interesuje. Wejdźmy sobie, zobaczmy co jest. O, proszę bardzo, ukryta jakaś szafeczka, skrzyneczka. A w takim wypadku użyjmy sobie to i zobaczmy. Udało się otworzyć. No, ale nic, co by nas interesowało. Nie brałem swoich kolegów, towarzyszy tutaj. Z prostej przyczyny, że tak jak tam wspomniałem już chyba na początku, siła ognia tu jest dosyć mocna. Z tych miniganów to nawet przez przypadek, jakbym bardzo się starał, żeby ich ochronić, to i tak przez przypadek mogą zginąć. A to jest bez sensu ogólnie, żeby wczytywać co chwilę. Zwłaszcza, że daję sobie radę tutaj sam, także oni by tylko przeszkadzali. Nauka, zobaczmy, czy tutaj coś się da zrobić z tymi komputerami. Nie, tutaj jest cały czas inicjalizacja. Tu się komputer zawiesił. Tutaj też mamy jakąś skrzyneczkę jeszcze. Nie mamy, dobra. Nie mamy, także przerzucamy sobie broń. Okej, możemy się nauczyć z tych książek trochę. Uczyć się wiele o naprawie uszkodzonych urządzeń elektronicznych. Coś tam jeszcze się nauczyłem. Z tego się już nic nie nauczyłem. Nie udało się. Uczysz się wiele o sztuce przetrwania w dziczy? No spoko. Czyli coś tam jeszcze z tych książek potrafię się nauczyć. Mało życia. Także wyleczmy się na full. Jeszcze jednego steampaka. Tutaj tych steampaków dużo pójdzie, no ale mamy ich bardzo dużo, także... Przeładowujemy broń. Drugą też. A drugą mamy chyba przeładowaną, tak jest. No i wbijamy wyżej. Jasno się zrobiło, także mamy troszeczkę więcej widzimy. I wbijamy na górę. I to jest chyba trzeci poziom, ostatni tutaj. No i tu już koleś wyszedł. Tu jest trzech mutantów i jest Morfeusz. Koleś, do którego zmierzamy tak ogólnie. Zabiłem go? Przez chwilę tańczy w miejscu, a potem pada jak powalone drzewo. Nie no, żyje, ale... Ale się przewrócił, także spoko. 96 punktów, to dużo miał. Idzie kolejny z miniganem. Ten Morfeusz też będzie mnie atakował, on ma strzelbę. Już od dawna nie radowało mnie maczanie palców w gorącej krwi, czy co tam. Co tamkolwiek. Nie wiem, czy ten się podniesie. Też mnie trafia. Dobra, tego mrocznego wartownika trafił i go zabił, także spoko. Ja spróbuję najpierw tego tutaj zlikwidować. Bo ten i tak będzie mnie atakował, to nie mam na to wpływu. Z Morfeuszem jest jeden mały problem, że dobrze byłoby go... Ile on ma życia? Dobrze byłoby go... Nie mogę najechać na... Dobra. Nie zabić plazmą. Bo on ma pewien klucz, który jest nam bardzo potrzebny. Pewien klucz ma, który jest nam bardzo potrzebny. Jeszcze żyje, patrzcie. 25. Ten nas tu próbuje podpalić. No, podpala nas po troszeczkę. Okej, jemu się amunicja skończyła, także już pozamiatane. Tutaj kolega korzysta ze steampaka i idzie do nas bliżej. Chodź. Ja bym cię może jednak... Spróbował na przykład w lewą rękę. Jeszcze żyje. Dobra. Morfeusz dostał taką dawkę, że stwierdził, że ucieka. Także spoko. No to w prawą rękę masz. Jeszcze żyje. No dobra. Ciebie tutaj to załatwię, jak tylko będę miał okazję. 34. Dobra, zapiszemy tutaj sobie i spróbuję najpierw zabić tego. A, masz w tors. Dobra. Zginął.
Także teraz przetrwać tego. Okej. Ekwipunek. Weźmiemy sobie troszeczkę steampaków. No i tutaj raczej już przeżyliśmy. Także spoko. W co cię trafić? A masz w głowę. No i nie trafiłem niestety. Ile on ma tej amunicji? No to masz w pachwinę. Jeszcze żyje, tak? Czy da się sprawdzić, ile on ma życia? Oczywiście nie da się nic tu sprawdzić. W co go trafiamy? W tors teraz. Jeszcze żyje. Będzie trzeba się chyba podleczyć troszeczkę. No chyba na pewno. O, zwłaszcza, że nie mamy amunicji. Także leczymy się. Dobra, i przeładujemy broń od razu. Kolega przeładował też broń. No dobra, w pachwinę. Okej. I zginął. Bardzo ładnie. Dobra, został ten Morfeusz jeszcze tylko. Został Morfeusz. Dobra, to tu sobie zasejwujemy. No idziemy się z nim rozprawić. W co? W oczy. Za zniszczenie przywódcy dzieci katedry otrzymujesz 1000 punktów doświadczenia. Dobra, dziękuję. Teraz tak, chciałbym podejść do niego i go obszukać. I on ma ten czarny klucz. To mi jest potrzebne. To weźmiemy. A, ten czerwony też weźmiemy, chociaż nie jest mi chyba potrzebny, bo jest potrzebny mi czarny, z tego co wiem. Tutaj steampaki zabierzemy. To możemy wziąć. Okej. I tu jest jeszcze komputer. Spróbujemy naukę zastosować na nim. Udaje się zdobyć dostęp do plików z osobistymi zapiskami. Najciekawsza jest prośba porucznika o więcej ludzi do spławienia, jak najszybciej przesłać ich do bazy wojskowej. Okej. Dowiadujemy się coś o bazie wojskowej, czyli o naszym ostatnim celu tutaj. Co to było? Wytrych elektroniczny. Czy mi jest potrzebny? Chyba nie. Chociaż nie. Dobra, weźmiemy go. Wezmę go. Kto wie. Ekran monitora migocze. Także zobaczmy, czy tutaj coś jest. Oj, nie trafiłem, sorry. Nauka. Dziwne kolory na wyświetlaczu, nic więcej, dobra. Jeszcze podejdźmy tutaj, zobaczmy, czy tutaj z tym coś się da zrobić. Też nie. No i ostatnia rzecz, którą tutaj możemy zrobić, to jest szafka. I do szafki użyjemy normalnego wytrycha. No i za pierwszym razem się udało. Co mamy ciekawego? Pancerz Tesli, ale go nie chcę. No dobra, także chyba tutaj wszystko. Przerzućmy sobie broń, bo może się przydać. Okej. Nie, nie, nie. Przeładować się. Koniec walki. No dobra. No i możemy schodzić na dół. A, jeszcze miałem obszukać tych kolesi tutaj. Nie wiem, czy to jest też mi do czegokolwiek potrzebne. Czemu te przyciski nie działają? Leżą obok siebie, to powinny działać. Tu nie ma nic. Ten też. Dobra, chyba tyle. Nie wiem ile. Ich tu było trzech, ale w którym miejscu leżą, to nie mam pojęcia. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej, a dokładnie rzecz biorąc, to wracamy z powrotem do miejsca, w którym byliśmy już. I jeszcze raz na dół. Okej. Aha, bo ja wszedłem na górę. A, nie kliknąłem tu, gdzie trzeba. Dobra, schodzimy na dół i jeszcze raz na dół. No nie, zaraz, bo tak chodzę w tej z powrotem.
A nie, no tutaj jest, dobra, dobra, zeszliśmy na dół. No i teraz jesteśmy tutaj przy tymi drzwiami. Ich się nie dało otworzyć w żaden sposób, bo do nich był potrzebny klucz od Morfeusza, czyli to. To dziwne kółko, które jak się użyje tutaj na tych drzwiach, to drzwi są otworzone. A to czerwone kółko było potrzebne do drzwi tutaj, aczkolwiek dało się je otworzyć inaczej, a tych chyba się nie da otworzyć inaczej. Przynajmniej nic o tym nie wiem. Dobra. Klucz mi jest niepotrzebny. Zajrzyjmy jeszcze sobie tutaj. Kwiatek i detektor to jest chyba niepotrzebne mi to jest. No i schodzimy na dół. Schodzimy na dół. Tutaj sobie grę zapiszemy. Tutaj to w ogóle zapiszę już tak jakoś normalnie. Na przykład tutaj pod siódemką. Okej. Patrzę z czasem. No jeszcze trochę czasu mamy. Przeszukamy sobie regały. Nie ma nic. Nie ma nic. Tu coś leży. Książka jakaś leży. Książka do nauki. Dobra, książkę zabierzemy. Tu nic nie zadziałało. Nie ma nic. I nie ma nic, dobra. I w życiu bym na to nie wpadł. Znaczy ja bym tutaj dłubał po tych ścianach, to możemy wpadł, że tutaj są drzwi. Tyle tylko, że te drzwi są zamknięte i nie da się tego zamka otworzyć w żaden sposób. Nie wiem, jak można go otworzyć. Zapiszemy sobie grę. Okej. Trzeba poczekać chwilę. Na to bym nie wpadł w życiu. Znaczy, możliwe, że bym wpadł, jakbym tutaj się kręcił po okolicy, ale pewnie bym sobie poszedł. Znaczy, używałbym jakieś tam wytrychy i tak dalej. Z tego, co wiem w każdym razie, trzeba to chwilę poczekać, te drzwi się otworzą, bo wyjdzie tutaj koleś. I jak sobie testowałem przed nagraniem, czy to wszystko mi tutaj działa i czy dalej będzie się dało nagrywać, to koleś wyszedł, zabiłem go gdzieś tutaj i tak tych drzwi już później nie mogłem otworzyć. Zobaczmy, czy elektronicznym wytrychem dało będzie się to otworzyć. Do niczego to nie prowadzi, no właśnie. Sunę się troszeczkę, bo może przez to, że tak blisko stoją, się nie chce ujawnić. Nic się nie dzieje. O, jest kość. Kim jesteś, co tu robisz? Morfeusz przesyła mnie z wiadomością do mistrza. Morfeusz nie wysłałby z taką misją podobnej tobie flegmy. Straż! Dobra, on do mnie strzeli. A ja wejdę tutaj, bo wcześniej te cholerne drzwi mi się zamknęły przed nosem. Mogę, nie mogę taki, muszę normalnie. Oj, tutaj jest napromieniowane jakieś. Są mutanci. Okej, no tu będzie się dużo działo jeszcze. To jeszcze nie koniec zabawy. Jak widać. Pamiętam te stwory z drugiej części chyba, jak dobrze kojarzę. Dobra, zabijmy go, bo on jest niepotrzebny. Dobra, idą te dziwne stwory. Ja go chciałem obszukać i wejść do środka, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł. A te rośliny plują, to wiem. A, niepotrzebnie go obszukiwałem, bo on tu nic nie ma. Dobra, czy mogę wejść? Tak, mogę wejść do środka, dobra. Zobaczymy, czy one będą w ogóle w jakikolwiek sposób zadawać obrażenia. No, coś tam... O, przewrócił mnie nawet. Okej. 130 to ma. Zmieńmy sobie broń. Zapiszmy grę, na wszelki wypadek. I tą plującą pokładełko. Nie trafiłem. Niedobrze. Niedobrze. To zadaje niedużo obrażenia, ale zaraz mnie zabije, jak będą tak mnie atakować.
No, groźnie, groźnie, groźnie. Dobra, to lecimy z... ze steampakami. Miało być łatwo, a nie jest. Ile ta roślina ma życia? 75. No, nie za dużo, ale dobrze by ją było trafiać w coś. Ci to mają 4 głowy i dlatego mnie tyle... Znaczy 2 głowy i 4 razy mnie atakuje. No, dobra. W ogóle mnie często atakuje. Zwój nerwowy. No halo! Nie podoba mi się to. Patrzcie, przewrócił mnie. Okej. Wygląda to nieciekawie. Jeszcze raz się podleczmy. No dobrze by było tą roślinę przynajmniej zniszczyć. No, następnie mnie przewrócił. No ciekawie. Jak leży, to ten nie zadaje obrażeń, także... Spoko jest, dobra, ale nie mogę nic zrobić, bo... Bo byłem przewrócony. Dobra, jeszcze raz spróbujemy w tego. Nie wiem, dlaczego nie mogę w niego trafić w ogóle. O, trafiłem. 39 punktów. No i dobra. Na 2 strzały jest tak naprawdę, na 2-3. O ile trafią, bo tak średnio z tym trafianiem. Bardziej oni trafiają we mnie. I znowu się przewróciłem. W takim tempie to ja zużyję wszystkie te steampaki, zanim w ogóle cokolwiek zrobię. Dobra. Tym razem poszło ok. No to wpysk go. Oj, spalony, dobra. Pupil mistrza to był, tak? Pupil mistrza. Ale zginął. To teraz to dwugłowe coś trzeba zniszczyć. To dwugłowe nie zadaje już takich obrażeń. Chyba, że mnie przewróci czasami, no to tak. W pachwinę, w lewą rękę, w oczy, w głowę. No, poprosimy w jedną z głów. Bardzo ładnie. 48, ok. Czyli na 3 strzały jest tak naprawdę. To jeszcze raz w głowę. No i udało się. No, początek był średni. Później już poszło w miarę sprawnie. Roślina też chyba nic tam nie ma. Okej, tutaj jak widać są jeszcze 2 rośliny i to dziwne coś. Tu jest jeszcze jedna roślina, no i tutaj powoli wchodzimy do jakiejś dziwnej krypty, gdzie 2 mutantów pilnuje na dzień dobry. I tu jest winda, ale to wszystko będziemy przechodzić już w następnym odcinku, bo na dzisiaj to tyle, także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!